Witam w kolejnym odcinku i nie, nie chrę. I zaczniemy od. Ja tu chciałem. Mam jakąś inflację? Nie, ale możesz urepsy zrobić, będzie dodatkowy hajs. I zaczniemy od. Rocznego prestiżu, a nie merkantylizmu, tak dla odmiany. Trochę nam podupadł ten prestiż, więc wiecie, trzeba podnieść go. O, dobrze, idą na południe w moją pułapkę, prosto. Tu jest fortunie. Gdzie znowu tam separatysty? Tak, Francuzi, wbijajcie się w nich. Niech cię Francuzi wykrwawiają na rebeliantach. Nie, misje. W misjach mi powiedzą, w ogóle bunty jakieś nam zaraz wybuchną, trzeba garanć, co za bunty. To było odnośnie plemion, to było odnośnie tego dokładnie. Te tereny. Potrzebuję jeszcze. To już moje. Tych terenów niby, ale to sobie. To akurat bym wybrzeże sobie zajął. Kalifornia, ale to przeciwko nim nie walczę. W takim razie tak, Francuziki. Ja potrzebuję od was. Chyba tak jak zaznaczyłem, ta? Dokładnie. Do tego od was będę chciał jeszcze. O, tu jest fragment. Coś takiego. Wiecie, co jest najlepsze? Wszystko, co tu będzie, utknie, bo nie będzie miało możliwości przejścia. Chyba, że przez Angoli. Dla pewności się upewnię, czy ja dobrze tam kliknąłem. A, widzicie, tu też potrzebujemy te produkcje. Tego, tego i tego. Tak, tego, tego i tego. Tego fortu już nie. Dobra. Taka zamiana. Ale jak już bierzemy, to weźmy całą prowincję de facto. Czyli jeszcze to. Będzie dobrze. Co za rewolucyjne pomysły tam jeszcze mają. Kończyć to. Trzy forty im oblegamy. No nie mogą zdążyć przed nami. O, dokładnie. Jeden zrobiony. Chciałem. Ale... A, to chłopi. Myślałem, że armia wroga. Chciałem powiedzieć, ale ładnie tam ich koszą. O Boże, ja się jeszcze wwaliłem na chłopów. Przepraszam, Francuzi. No nie będę wam już więcej buntów antyrewolucyjnych. Gdzie? A. Ja zmieniałem postać rzeczy. Rzeszy, chłychłe. Stary dowcip. Dobra, co tu mamy? A tu się udało. A tu w tej prowincji. Ile kosztuje podniesienie stabilności? Bo bym zaryzykował. Znaczy, potrzebujemy coś z administracji. Kurde, ostatnio. Ty masz czarną flagę. Lecisz tu jak... Nie wiem co. Doskonale. Ty podlecisz tu. A ty tu. Szybko. Idziesz tu. Na Duńczykach nam zależy, prawda? Prawda. Dobra. Dobra, w razie czego jak pierwsza opcja się weźmie, wybuchnie, to nie będzie. Czy ty serio się wbijasz? Dobra, wbijaj się. No nie wierzę!
Dobra, ty wbijasz się tu. Udało się, udało się. Jeszcze nawet zanim ta armia weszła. Tak, ty nie musisz tu wbijać. Dobra. Tu Darkov oblega. Trzeci kurwa raz chyba w tej wojnie Darkov oblega ten fort, no. Reloader. Uda nam się, uda nam się. Ej, Francuzi czyszczą nam bunty, nieźle. Dobra, ty już też wyczyściłeś. Kogo by można wrzucić? Darkov oblega fort. I o, 30% szans i się udało im. Szybko. O, i teraz hop. Tutaj trzeba działać na tej Florydzie, żeby tej armii nie stracić. Zresztą stracimy tu. Damy tutaj dlatego. To powinienem ponazywać tę armię jakoś inaczej. Okej, okay, no to wrzucimy tutaj bombla. Pokaż bombel, jak piękny i silny jesteś. Super, tu się udało. Ej, mogę w ogóle tu przyjść, miło. Ale wiecie co, ta armia już tu nie będzie potrzebna, niech ona pilnuje tych Włoch z powrotem. Ty pójdziesz tu. Możemy iść na Norwegię? Możemy. Dobrze, ty idziesz na Norwegię. Ty idziesz mu pomóc z tą Norwegią. My przeciwko czemuś jeszcze walczymy? O czym ty jesteś? A, to jest tak dziwna kolonia tu po środku. Dobra, nevermind. Zapomniałem o waszym istnieniu. Co wy na White Peace'a? Nie. Okej. Okay. Francuzi, wy w ogóle. Nie, nie zgodzicie się. Okej. Okay. Pieniążek to musicie dać. Jak tam Austria? Low czy Aja ma, dobrze. Trzeba osłabić sojuszników. Pol. Ty lecisz tu, a ty lecisz tu. To jest. O, Darkov skończył obleganie, dobra. Lecimy tutaj na fort może. Tutaj na fort, o. Ej, to Prowansja też ma, lol, teraz zauważyłem. Nie widziałem wcześniej, że oni tyle tego mają. Super, możemy coś jeszcze nawrócić? Norwegia, może ty chcesz już kapitulować? Bez hajsu? Nie ma problemu, idziemy do ciebie i po ciebie! Zrównamy Norwegię z ziemią. Nie będzie już tam Norweg pluł w twarz, jak to tam Hiszpanie śpiewali. Wojny? Gdzie przegraliśmy? A, tutaj. Dobra, tu się przyda kolejny generał. Ktoś umarł, Bombel umarł, to niedobrze. Jak on tam umarł, to znaczy, że... Tak, potrzebny nowy generał. Nowy generał oznacza nową osobę. Tutaj zobaczmy. Może jakieś starsze weźmy, bo
Tak w sumie będzie się to powtarzało inaczej. Więc zobaczmy, kto tutaj za donator był ostatnio. Na jesień zobaczmy. O, odpalmy jesiennych. Niech też coś z życia mają. My tu mamy. Pan admir. Pamiętam, to był zarąbisty admirał. Już pewnie wiecie, o kogo chodzi. Działa, okej. No i panie Piotrze. Dwugwiazdkowy kolega z pana. Widzę tu pewien spisek, który robił Angole. Francuzi. Co się dzieje? Ojojoj, ktoś Francuzikom poodbija rzeczy. No bardzo mi przykro. Z wami nie mogę pisować, bo jesteście tymi. Wy wciąż. Dobrze, ja nie odpuszczę tak łatwo Francuzi. Ja was ogołocę. Austria mi świadkiem. Tak, buduj wielki pałac. Co to jest? Dało. O nie, 50 tysięcy tu się zrobiło. Tego, że mnie przewidział. To niech tam staną. Gdzie oni uciekają? Tu uciekają. Goń ich! Włosek tam ma nie zostać nawet im na głowie. Rozwalimy ich całkowicie. Znikać już na zawsze. Paszon! Ile ich można ganiać w tą i z powrotem? W tą i nazad ich gonimy. Co? Serio? Szkodzi! O Boże, za 50 lat możemy ich integrować. Wybrzeże... Tak, podatki. Kurde, trzygwiazdkowy ma... 4. I za to ma 3 gwiazdki? To zaraz. To ja już mam lepsze statystyki tych niektórych. Co? Okej. Norwedzy może już? Norwedzy już, super. Hello? Dobra, ty lecisz tu. Norwedzy, da się coś jeszcze? Dacie! Da ci je war repsy. Przerwania sojuszu z Francją na pewno.
Naprawdę nie mogę więcej prosić ich. A, Duńczyków nie ma w tej wojnie, już chciałem im to oddawać coś. Kurde no. Dobra, trudno się mówi. Ale to mi zaznaczyło, że biorę. Super. Oni już opuścili, super. Isik. Super. Ty wracaj już do kraju, albo lepiej. Ty, Darkow, udasz się... No dobra, wracaj do kraju. Też już możecie wracać do kraju. A, tu nie mam generała. To już jest. A gdzie ty masz stolicę? Op. Gdzie ci przyniosło stolicę? Bogota. Tutaj. Czekaj, tu miałeś ile? Ej, nie jest taka zła ta stolica. Super. Możemy może fajną polityczkę wrzucić jakąś? Tu były. Polityki, tak? Tak. Na pewno. To też się przyda i to w Lui. Jeszcze tam coś z wojskowych chciałem brać, ale... Dyscyplinka 5, właśnie, to. I kończymy wojnę w takim razie. Jego można olać. Nie chcesz jeszcze, Francuzie? Przebrzydły. Serio, tu walnęło. A, nie musisz nawet transportu. Dobra. Darkowa przerzucimy na Angolii. No, w ogóle mnie tu zaczęli oblegać, nie zauważyłem. Teraz w sumie wojna z papieżem, Angolami, ze wszystkimi. Z tymi murzynkami też na koniec powalczymy. Tymi. A nie jest tak źle z tą autonomią dla nich. Francuzi, tęskniłem. Chodźcie tutaj, w pierdziel dostaniecie. Lol, tu były jakieś statki? Dobra, wracacie do Sewilli. A, zdążyli to. O, nie zauważyłem, jak ci odbili, ale nie odbili już tego, he. A wy lecicie tu. Czy nie mogę ustawić po prostu jakiś fokus na niego czy coś? Proszę. Dobra, piąteczka. Już pół godziny trwa to, a ja chciałem w tym odcinku skończyć. Trudno się. Dobrze, bunty, działajcie tam, odbijajcie forty czy coś.
Mam pewne podejrzenia, że teraz mogą wybuchnąć u mnie. Nie, wciąż nie u mnie, okej. Co to jest Metsa? A, to te... Dobra. Ej, co jest? Ja dorwałem ich? Aj. Już Francuzi chce się... To chcemy? Czy ja wziąłem jakiś Orlean? A o, ten fort chodzi. Dobrze, przebijemy się tam, nie ma problemu. Runability uspokojmy. Doskonale, w końcu wybuchli. Zmiażdżyć, zabić i wypatroszyć. Wracasz na główną wyspę. Co tam się dzieje? To zajęliśmy, dobra. A, no i oczywiście ten Timor chcemy. Co ja w ogóle kombinuję, żeby nie brać Claima? Też jak się da. Dobra, na pewno tak chcę. O, kolejny umarł. To niedobrze. Znaczy... Co mnie zależy, jak patrzeć z waszej perspektywy, nawet dobrze. O, konwersja sukcesem zakończona. W takim razie tak. Ty tutaj, nieważne kto cię podwiezie. Nie, nie, ty na pewno nie. Ty przewieziesz tego tutaj. Okej, rozumiem. O Boże, bunty z buntami. Uwielbiam to. I teraz tamtą armię, która była tutaj. Proszę. Teraz przerzuć. Dokładnie. Spoko. Zgadzasz się już? A daj jeszcze hajs. Tam nie wiem ile to... Dobra. A, myślałem, że Warrepsa może w sumie radzą, ale nie. Dobra, murzynków się pozbyliśmy. Ty wracasz dlatego tutaj. Ile tych buntów wybucha? Dobrze, że to nie są te narodowościowe, wiecie. Halo, co tu się dzieje? Proszę przestać, nie wolno tak. Ty nie masz tego odpływu?
Co tu się stało? A, to zrobiliśmy. Dobra, lecisz jeszcze tu. Raz, dwa, tą wioskę z główną zdobędziesz. Trochę tam pociąłem pewnie ten filmik i tyle. Ale najważniejsze, że o, udało się. To znaczy jedno. Idziemy wam w pierdzie rozpuszczać francuski. Albo lepiej, bunty. Dobrze, no to teraz możemy pisać, mi się wydaje. Dokładnie. Zrobimy jeszcze tak. Warrepsiki. Poniżenie. I chyba tyle. Więcej... O, czy... A mógłbym jeszcze coś w stylu... Mogę. Coś jeszcze? Co by tu można wziąć? Do Burgundii? O. A. Patrzę, czy wiecie, coś mnie interesuje tutaj. Może ta Bretania, niech ma dwa prowincje dla jaj. Więcej zajął mać po prostu. To na pewno, to na pewno. Kosztem choćby tego i tego. Bo... No. Halo, aż tak bardzo? Tak bym nie wziął Kora. Okej, co? Nie dobrze, bo będzie jeszcze jedna wojna z Francją potrzebna. Wziął tak, zabrał. Anulował na przykład. Ale czemu ja tego nie mogę zabrać? Dobra, dajesz dalej. War Repsy. Poniżenie na pewno. Cały hajs, jaki masz, ziomek. Te dwie prowincje też, bo nie odpuszczę ci tak łatwo. No i to będę żądać dalej. Dobra, nie, dobra, te dwie to nie muszą być. Ja to walić, naprawdę mnie mało one interere. Ja bym chciał w takim razie, żebyś ty poszedł tamto oblegać. Ja chcę te prowincje. Dobra, stłumisz to i pójdziesz robić tamte prowincje. Dobra, wyłącz to, idziesz tu. Odbili ten fort? Kiedy? Jak? Wynocha Francuz. Uj Boże, się spierdzielili! Co ja żem uczynił najlepszego? Cokolwiek, jakkolwiek pomocy. Dobrze, a może teraz byście chcieli jednak chodzić? O! Ja tylko to potrzebuję? Czy ja może wtedy coś złego zaznaczyłem?
Teraz się nie zgodzę, dranie. Czemu się nie zgodzicie? Hitchikiki. Tam to teraz też trzeba kupować, ja pier... Nie. To trzeba. Teraz, szanowni Francuzi, się zgodzą. Naprawdę, ja bym chciał kończyć ten odcinek. On jest już 40-minutowy. Czemu jeszcze nie? A, Ford. Never mind. I teraz musi się udać już. Tak, mamy to. Boys, we got this. And girls. Dla pewności upewnię się na 100% zaraz, że wojna zakończyła się nie tak jak trzeba. Mieliśmy mieć ten obszar. Obszar. Tu jak zajmiemy to, Florydy miał być pod Francuzów. Parek. Właśnie. Daj Kalifornii. Okej, może być. Ten deal pasuje. Półodcinkowa wojna w końcu. Ale ich zginęło więcej niż naszych. O Boże, udało się. A najważniejsze, że to jest wszystko odcięte i będzie umierać sobie. Odcięte pod względem, nie no, bo mają tu przejście, co nie, to jest korytarzyk. Ale, o tak, ale będzie się działo. Dobrze. O, dobra, podzieliło się jak należy. O nie! Jo? Dobra, Redutor. Trochę tego nie przewidziałem, tak jak chciałem. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, tym będzie to już wszystko. Wojna skończona. Mamy wszystkie chyba rzeczy. Jeszcze na koniec oczywiście zrobimy... Czego tu brakuje? Trzeciego poziomu. Okej, dobra, ja to już ogarnę. W międzyczasie to zrobię. Czekajcie, co? Centroid. Jego levelu. Który to jest level? Halo, proszę o pomoc. Ja nie rozumiem. No, tak czy jak udało się. Pokonaliśmy Francuzów. Final boss zaliczony, bo Anglicy już byli. Osmana też powinniśmy w tej serii. Pomału się seria zbliża do końca, ale myślę, że jeszcze będzie na spokojnie. Dwie, trzy rzeczy do ogarnięcia. Kilka odcinków jeszcze będzie. Niedużo, bo już też czas goni, ale no. Udało się. Ejo.